Siemano. Siemanka. Gdzie jedziemy? Jedziemy na stadion w Płocku. Co dzisiaj się dzieje w Płocku? Dzisiaj jest 21 kolejka Ekstraklasy. Gramy z Wisłą Płock o 12:30, także będzie fajnie. Tego godzina dokładnie 9:58, a my jesteśmy już w Płocku. Jesteśmy w Płocku przed meczem 21 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a Wisłą Płock. Aktualnie stadion Wisły Płock jest w budowie, powstała wschodnia trybuna, a kibice wciąż czekają na oddanie całej części stadionowej. Mamy luty, pogoda nas nie rozpieszcza, ale dziękujemy Wiśle Płock za poduszeczki. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry. Znamy już skład? Znamy. Jak? A ty kręcisz? Jak pan ocenia skład? Kręci, że jestem troszkę zaskoczony. Ale z drugiej strony cieszę się, że tak się dzieje. Pozytywnie zaskoczony. Tak. Pozytywnie oczywiście. To czekamy na skład. What about the grass? What do you think? Is it a little long? Yeah, it is a little bit long. No, but it is grass. Yeah, still grass, yeah. Yeah, but it's long a little bit. Yeah, it's the same for both teams, so it doesn't matter at all. Informacji organizacyjnych. Przypominamy o zajmowaniu miejsc wyznaczonych na bilecie. Chciałem zapytać, jak to jest, że Wisła Płock nie przegrała w tym sezonie jeszcze tutaj ani jednego meczu? No, pytam, z Płocka czy z Gliwic? Z Gliwic. Jak to jest? Ja myślę, że tego to nawet w Gliwicach. Ja myślę, że nawet tego w Płocku nie wiedzą, jak tutaj jest. No ale...
Kurczę, no. To są pytania, na które trudno dać jakąś się odpowiedź. To są rzeczy niewytłumaczalne, dlaczego tak się dzieje, bo wchodzi się tutaj na ten stadion i nie myśli się o nim jako o twierdzy. Także raczej wszyscy się cieszą, że ten stadion się zmienia, nawet goście, że trochę mniej wieje, chociaż dzisiaj wcale tego nie czuć, bo wieje cholernie. Ale myślę, że nawet gościom przyjemnie się już zaczyna grać na tym tworzącym się nowym obiekcie. I dlaczego akurat gospodarze nadal wygrywają, to nie wiem. Bardziej byłem w stanie zrozumieć, dlaczego wygrywali na tym poprzednim. No właśnie, a dzisiaj w ataku możliwe, że stary duet gliwicki, bo Duszyński i Sekulski. Oj, Sekulskiego to nawet z Gliwic nie pamiętam dobrze. 12 meczów rozegrał. 12 meczów, tak. Zupełnie go nie pamiętam. Tak, niezbyt dużo, ale gdzieś tam przewinął się przez te Gliwickie. Nie, Duszyńskiego zawsze lubiłem jako piłkarza, powiem szczerze. Zawsze mi odpowiadał, gdzieś tam się zagubił. Oczywiście najbardziej go pamiętam z Jagiellonii, gdzie wyglądał naprawdę fajnie. I zaskoczył mnie trener Bartoszek tym ustawieniem się, bo ja raczej traktowałem jako taką albo jeden, albo drugi, czyli obaj występują. I, no, ciekawe rozwiązanie. No i myślę, że trener Fornalik to przewidział. Dokładnie. No i też właściwie ciekawy skład wystawił, bo chyba na trójkę obrońcy pochodzi na to. Wisła? Chodzi mi o tutaj Piast? O Piasta, tak. Bo jest trzech nominalnych środków. Znaczy, no, Fornalik zawsze czymś zaskoczy, tak? To też jest fajnie, że niby to jest taki trener, do którego można się przyzwyczaić, ale nie nudzi. Nie nudzi. Jakimś rozwiązaniem, jakimś ustawieniem można czasami bardziej się do tego odnieść pozytywnie, czasami bardziej krytycznie, ale nudy nie ma. I oby nie było dzisiaj, ja tak, no nie wiem, może na wyrost. Chciałbym, żeby było może nie taki przebieg, ale przynajmniej taka dramaturgia jak w Gliwicach, w meczu z Wisłą Płock. Ale chyba, skoro wracamy do stadionu, to na tym stadionie i przy tym wietrze, przy tym zimnie, to dzisiaj się nie da. Nie jest najbardziej sprzyjająca pogoda, nie ma się co oszukiwać. No ale myślę, że będzie fajny pojedynek, 400 mecz, także... No, fajna liczba. Fajna liczba. Dawaj. Vamos! 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 Vam
proszę, poczuj. Ja bym się smutny zmienił. Ej, gotu tam. Przepraszam, co dzisiaj tyle kartek było na miejscu? No widzisz, takie przepisy. A to ale... na barze co tam było? Bo to jakaś była kontrowersja na barze w ostatnim. No musiałem to sprawdzić. Ale wszystko okej okay było. Nie, wszystko okej, okay, bardzo dobrze. Najważniejsze jest zwycięstwo. Dokładnie, wracamy tak. Do Gliwic z czym? Dokładnie, z trzema punktami. Brawo! Trzymamy się, brawo. Można zobaczyć uśmiech na twarzy pana rzecznika? Nie, co ty? Nie? Nie, po słońce mi trochę świeci, wiesz, ale... Ale po takim meczu było... Nie, no wiadomo, świeci. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo... Dobrze, że zdobyliśmy te trzy punkty upragnione, pierwsze w tym roku. Teraz już z górki. Z górki. Dobra panowie, dawno nie śpiewaliśmy, już zapomnieliśmy. Yeah.